Wiecie co, kochani, powiem wam, że nawet królowie wiele spraw załatwiali w łóżku. Dosłownie załatwiali w łóżku. Dlatego na tej stronie www.arturmyślnikprezydent.pl jest taka zakładka rozmowy poranne i wieczorne. Prawie dokończenia im brak, albo coś takiego. Znajdziecie to na arturmyślnikprezydent.pl. Definitywnie, żeby szybko wejść na tą stronę, w Google wpisujecie Artur Głowacki i zaraz się wam pokaże żadna inna strona prezydencka, jak tylko i wyłącznie www.arturmyślnikprezydent.pl. Powtarzam, w Google wpisujecie Artur Głowacki. Kim on jest? No to właśnie, zobaczcie. To jest właśnie ta osoba, która ma na liczniku odwiedzin w starcie na prezydenta Polski w 2025 roku. Tylko tyle wejść. Ale mamy jeszcze 4 lata, to tych wejść będzie dużo, dużo więcej. Informowanie społeczeństwa polskiego, że zamierzam startować na prezydenta Polski, nie jest niezgodne z prawem. Tym bardziej, że już politycy, którzy są obecnie i cały ten ich, powiedzmy, śmietnik różnych dziennikarzy, malarzy i przekręciarzy, telewizja publiczna już monitoruje, kto może być prezydentem za 5 lat. No i mówią, że będzie Morawiecki. Mówią, że w drugiej kolejności ma szansę być kto? No ten taki Schauspieler, co niedawno się zaszczepił, a Duda o nim powiedział, że miał słabość, to się zaszczepił, a ogólnie wyluzujcie sobie i zaczęła się jatka, nie? A ja se po prostu czytam tą gazetę. Chodzi mi o Pojezierze, nie? O Pojezierze. Widzicie, która data jest, nie? Data, tak? 2 kwiecień, nie? 2 kwiecień. Widzicie, jak tutaj się reklamują. Do wynajęcia są takie pomieszczenia, 50 metrów i tak dalej. Za rok to nawet nie będzie ludzi stać na kupowanie węgla ze składu węgla, a co tu mówiąc o wynajęciu tej hali tutaj, która jest w Wałczu, nie? Nawet ludzi nie będzie stać na pierścionki zaręczynowe, no bo po co mają kupować pierścionki zaręczynowe? Raz, że wszystko jest zamknięte i trzeba będzie nosić maski, nie wiadomo do kiedy. Na samochody też ludzi nie będzie stać, bo paliwo jest za drogie, praktycznie czasami nawet droższe jak w Niemczech. Partia, która dogorywa, chodzi mi o PiS, myśli, jak opodatkować komórki. Deszczówkę już opodatkowali. Śmieci kupujemy od Niemców, żeby tutaj utylizować. No, jesteśmy ich kolonią, no to w Unii Europejskiej to i Morawiecki teraz biega do nich, żeby dali jakieś ochłapy i rzucili parę groszy, ale płaci im więcej, jak odzyskuje, także jak mamy mieć taką Unię, to w ogóle masakra, nie? Co zrobili ci królowie polscy, którzy leżą na Wawelu, że z Unią podpisali układ, a podobno brat wysadził go w powietrze i potem pisali, że skrzydełko zahaczyło o brzozę, no. Teraz ten brat chce też być królem i chyba już jest, bo ten reżim demokratyczny, jaki narzuca, no to jak on zginie od postrzału swojego ochroniarza niedługo już, no to Morawiecki go wtedy pochowa na Wawelu obok brata i będzie tam 2 króli leżało. Ojejku, chyba trzeba na święta już, bo 2 kwiecień to zaraz święta, to kupić jakąś kaczkę i nadziać ją jabłkami, bo jabłka jeszcze mają sens i w ogóle zdrowie. Ale dobra, telefon mi się wyłączył, bo chciałem przeprowadzić rozmowę tą poranną. Tak.
rozmowę tą poranną i porozmawiać z taką dziewczyną od komisarza wyborczego, która ma mi coś do zakomunikowania. No to co musimy zrobić? No wyjść z tego, co tutaj przelatuje. Ogólnie potrzebuję Jorka. Jakby ktoś oglądał ten program i miał Jorka, to może zadzwonić do Artura Głowackiego. Telefony są na stronie www.prezydent1.pl. Powtórzę, prezydent1.pl i tam w kontaktach są telefony, także wszystkie działają. Jakby któryś był zajęty, to możecie wysłać SMS-a albo nagrać się, że proszę o kontakt, bo mam Jorka na oddanie. W każdym bądź razie potrzebuję dla żony z pierwszego małżeństwa, bo piesek jest zmarł, jest teraz w stresie i chciałbym po prostu je sprezentować. No dobrze, jak mi pomożecie, to ja wam też pomogę. Także dzwonimy, wybieramy telefony. Tak, i tutaj szukamy. Józef Kiedrowski jest w sanatorium. Dom studencki Rzeszów, pani Kasia trzyma rezerwację. Alchemik przyjmuje w Rzeszowie studentów z Korei, którzy wiadomo, co będą robić ze studentkami. Multikulti zaraz będzie w Polsce, bo trzymamy z Niemcami. Marian Madej działa w Rzeszowie. Erwin działa niedaleko mnie. Wirtualnie mamy kontakt. Kto jeszcze? Drugi dom studencki trzyma rezerwację w Rzeszowie. Właśnie Tuczno pokój numer 9. Chodzi mi o nieruchomość, która jest już praktycznie chyba komuś przeznaczona, ale zobaczymy, co powie Marta. Dzień dobry, z kim ja rozmawiam? Malwina Kamińska, słucham. Pani Malwino, czy jest pani Marta odnośnie tego lokalu nad jeziorem? To ze mną pan rozmawiał odnośnie najmu lokalu. Aha, no to ja sobie skojarzyłem, że pani jest Marta, ale to pewnie jakaś inna urzędniczka. Wie pani co, mam taką sprawę, czy ja mogę dzisiaj przyjechać, żeby zobaczyć ten lokal? Oczywiście, tylko o której godzinie mniej więcej, ponieważ tutaj mam akurat szkolenie, tak. Więc żebym mogła mniej więcej tak się ustawić, tak? Rozumiem. Żeby panu pasowało. Wiadomo, że chodzi o szkolenie związane z wyborami, bo już niedługo... Nie, odnośnie spisu powszechnego. Aha. Spisu powszechnego? Jak w maskach wszystko chodzi? Halo, bo coś nam przerywa. Może mam na głośno mówiąco i dlatego. A jaka godzina... By panu pasowało dzisiaj przyjazd. A jaka godzina by pani odpowiadała? To ja się dostosuję. Nie wiem, około godziny 12 by pasowało panu? 12? Tak. Akurat tak? Dopijam kawę jeszcze, no, spokojnie. Dobrze. Czy pan wie, gdzie ten lokal się znajduje tutaj w Tusznie? To żebyśmy się mogli od razu tam na miejscu spotkać? Nie za bardzo. Wiem. Podjedzie pan pod urząd tutaj. Dokładnie. Pani weźmie klucze i wtedy podjedziemy tam. Tak, i wtedy tam podjedziemy, przedstawię panu lokal, jak to znamy. Super, czyli na 9 możemy się umówić. Na 12. Tak, na 12. Dobrze. Tak, dobrze. Dobrze, super. Pani Malwino, a co powiedzieć przy drzwiach, bo chyba nie wpuszczacie do urzędu, czy wpuszczacie? Tutaj w holu przyjmujemy każdego interesanta, także jeżeli tylko pan powie, że odnośnie najmu lokalu na plaży, koleżanko już będzie wiedziała, kogo zawołać. Okej, fajno, to dziękuję, jesteśmy umówieni. Proszę bardzo. Proszę przekazać pozdrowienia dla pani sekretarki, bo bardzo mnie lubi. Dobrze, dziękuję. Dobrze przekażę pani Marcie. No, dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Tak, i jeszcze miałem jedną ważną sprawę związaną, gdzie to jest?
Zobaczymy, co u Krzysztofa może odbierze. Dzień dobry. Krzysztof Jackowski. Celem umówienia się ze mną proszę o telefon pod numer 721 273 618. Powtarzam. 721 273 618. Powtarzam jeszcze raz. 721 273 618. Telefon odbierze moja córka Monika Jackowska, która jest upoważniona do kontaktów z klientami. Do usłyszenia, pozdrawiam. Okej. Dziękuję za przedstawienie telefonu. Na pewno dziękuję panie Krzysztofie za przekazanie telefonu. Na pewno spróbuję się z panem umówić, ale mam taką sprawę. Mam trochę kasy, że tak powiem, i chciałbym pana odwiedzić. Do mnie telefon jest 661 03 i 4 ósemki. Jeden telefon, jeden termin, może być SMS. Jestem, bo mieszkam 70 km od pana, czyli wpadnę z prezentem bardzo dobrym, bardzo zdrowym. Voltage 40. Wiadomo, o co chodzi. Nie chcę robić reklamy dla niemieckiego koniaku. I wtedy kasa, krótka rozmowa. Dziękuję, do widzenia. Bardzo, bardzo pana proszę o kontakt. Dziękuję serdecznie. Okej, to już jest załatwione. Gdzie tak się załatwia, jak większość ludzi nie chce mieć korony, to trzeba mieć 40% i odkażanie gardła i wtedy chodzimy bez maski. I teraz jeszcze tutaj. Ojejku, jejku. No gdzie ona jest? A, jest. Koszalin. Powie mi, że komitet nie jest zarejestrowany na wybory w Tucznie, ponieważ tam coś znaleziono. Ciekawy jestem, jak to wszystko będzie. Krajowe Biuro Poczty, tylko trochę Koszalin. Czy mogę pomóc? Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony kłania się Artur Głowacki. Wczoraj przyjęła pani w sekretariatu komisarza numer 3 ode mnie zgłoszenie komitetu KWW bezpartyjni w starcie na burmistrza miasta Tuczno koło Wałcza. Chciałbym po prostu się dowiedzieć, czy zostało to wszystko rozpatrzone pozytywnie czy negatywnie. Dobrze. Bo to chwilkę potrwa, tak? To, żeby to po prostu wtedy odzwonię do pana, dobrze? Dobrze, to już panu podaję. Ma pan karteczkę? To oczywiście, już czekam. Nazywam się Artur Głowacki. Numer telefonu 661. 600. 61. 03. I 4 ósemki. Okay. Ten telefon jest tak samo w tym zgłoszeniu KWW bezpartyjni. Moje miejsce zameldowania jest 78 650 Piecnik, posiadłość 25. No, nie wiem, czy pan wie, gdzie leży Piecnik? Wiem. Wie pan? Tak, no przecież. No bo to jest najpiękniejsza wieś w Polsce, wie pan o tym? Mamy plażę, jezioro, czysty klimat, obok mnie chodzą żubry, jelenie, lisy. Kot przychodzi po resztki na balkonie. Naprawdę jest zajebiście. Zapraszam pana tutaj. W ogóle kiedyś. Ale nawet zupełnie prywatnie. Niech pan nic nie mówi komisarzowi, bo pana zwolnią z pracy, nie? Prywatnie. A przede wszystkim panu powiem, że ta pani, która wczoraj odebrała, jest przepiękną dziewczyną, o dobrym charakterze, jest bardzo zrównoważona, jest skromna, bo miała palce niepomalowane, czyściutkie i delikatnie palcem przejechała po wszystkich druczkach i powiedziała, że wszystko jest ok, zrobi mi kserokopię i wyda. Naprawdę jest bardzo miła, dlatego została uhonorowana moją wizytówką. Wie pan co, no
chyba tutaj wszyscy pracownicy są tacy, tak więc no. Ja wiem, że robicie dobrą robotę, walczymy razem o Polskę wolną, nie? Oczywiście. Bo na razie po prostu, nie, na razie ja się czuję jak w demokratycznym reżimie, po prostu, nie? Wie pan co, no nie mogę. Dobrze, ja wiem. Obowiązują pana pewne standardy, żeby czasami nie zwolniono z pracy, dlatego nie jest Polska do końca wolna. Okej, dobra, fajno, to czekam na wiadomość. Jasne, ja w ciągu, no nie wiem, 15 minut postaram się do pana odzwonić, dobrze? Rozmawialiśmy jakiś czas, za 15 minut jeszcze będę pić kawę, także nie ma sprawy. Super, dziękuję bardzo za telefon, pozdrawiam i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Do widzenia. Do widzenia. Tak. Jak za 15 minut się dowiem, że jest komitet w Rzeszowie jest zarejestrowany, ale w Tucznie jest zarejestrowany, bo to są inne terminy, zupełnie inne wybory i inny skład komitetu, to wówczas mogę zgłosić to do 7 dni, bo takie są terminy, do 7 dni zgłasza się do delegatury w Koszalinie, do delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie, na Andersa, to, że się utworzyło stronę internetową. Jeżeli zgłosicie w 8 dniu, jesteście już spóźnieni. 7 dni macie na to od momentu ukazania się decyzji komisarza wyborczego na ich stronie, czyli, jak to oni mówią, podano do publicznej wiadomości. Tak czy inaczej, czasami o tym nawet nie poinformują, tak jak miał przypadek to w Gorzowie, nie w Gorzowie, w Rzeszowie, że upublicznili to, widziałem, ale nie przesłali na maila odpowiedzi. Tak to wszystko działa, że potem jest coś spóźnione. Ale to są właśnie urzędnicy, tak jak ktoś mówił, bardzo ważny z Warszawy, zniszczyć biurokrację, zlikwidować dochodowy, a co się dzieje? Nic. I nie mamy żadnej odnowy, bo ciągle ta historia się powtarza i tak to wszystko jest. Na przykład jest tutaj taka gazeta Super Nowości Rzeszów. Nie? Zobaczcie, co się będzie działo. Super Nowości Rzeszów, reklama. Powiedzą, że nie wstawią mojej reklamy, ponieważ znowu coś im tam przeszkadza, oni promują kogoś innego, bla, bla, bla. Prasa jest ogólnie podzielona, nie? Słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. Z tej strony kłania się kandydat na prezydenta miasta Rzeszowa, Artur Głowacki, Komitet Wyborczy Wyborców Artura Głowackiego. Dzień dobry. Proszę panią, ja do was chyba pisałem i już z kimś rozmawiałem odnośnie zrobienia dużych spotów reklamowych. Ale, tylko, no o ile sobie przypominam, miał pan przesłać materiały. Ale ja materiały mam na swojej stronie wyborczej, oficjalnie zgłoszonej do komisarza, do pani Pauliny. Tam jest 106 filmów i to moja nie, strona. To wie pan co, to nie, to myśmy rozmawiali o takim, o reklamie, takim banerze, w sensie baneru reklamowego. No ale tam też jest baner reklamowy. Chodzi mi, żeby zrobić kopię. Nie, to i tak musimy przesłać ten, który ma być, bo żeby później nie było pomyłki. I konkretnie się odniesiemy do konkretnego wysłanego baneru, bo to są różne wielkości, różne ciężkości, że tak powiem. Rozumiem. Różne obciążenia, to znaczy chodzi o ciężkości, czyli różne obciążenia finansowe. Nie, chodzi o to, o wielkość, czy nam się zmieści właśnie na stronie, bo jak nam pan wyśle taki duży, no i nam zajmie pół strony, to o to chodzi po prostu. Ja chciałem dać na całą stronę waszą i jeszcze gazetę elektroniczną macie, bardzo fajnie, bo też tam widziałem, bardzo fajnie to w ogóle redagujecie, podoba mi się. No to proszę przesłać w takim razie. Rozumiem. Proszę panią, a mam taką prośbę, dlatego że mój informatyk no, uległ kontuzji kolana i on nie może tego robić. Ja też jestem już starszym człowiekiem, praktycznie niewiele się znam na elektronice, ale czy na przykład nie możecie tego baneru ściągnąć, bo to jest baner, który jest oflagowany zaraz na początku pod zgłoszeniem. A wie pan co, ja nie wiem, czy my tak możemy. Ale ja pani pozwalam. I na przykład taką praktykę zazwyczaj
klienci nam wysyłają po prostu gotowe projekty, a tak. my nie ściągamy niczego. Proszę Panią, ale jeżeli zrobicie skan i wyślecie mi na maila, czy taki baner może być wielkości na przykład pół strony Waszego tygodnika i ja Wam wpłacę pieniądze, to ja tylko potwierdzę mailowo i wysyłam pieniądze. Pieniądze się ukazują i dajecie. Wie Pan co, my prosimy o przysłanie gotowego projektu, dlatego że później... Później często zdarza się, że klient ma pretensje, że ukazało się to na przykład rozmazane, rozmyte i tak dalej. Ja wiem. Dlatego no, na pewno nie ma możliwości, żeby zrobić skan skądś i to zamieścić. To po prostu musi być złożony projekt od nowa. Ja wiem, to ja tego nie mogę przesłać, bo mój informatyk jest w szpitalu. Nie wiem w ogóle, kiedy wyjdzie, bo z kolanem są problemy. No to skoro Pan mówi, że można ściągnąć ze strony, no to pan może ściągnąć ze strony i nam przesłać konkretnie, o co chodzi. Ja przed chwileczką Pani powiedziałem, jestem starszym człowiekiem, nie znam się na elektronice. Rozumiem, no ja też się nie znam, to ja może dam mojego grafika, proszę poczekać. Dobrze, dobrze. To możemy ściągnąć ze strony. Tak. Może będzie pozytywnie to rozpatrzone. Tak, słucham. Dzień dobry, z tej strony kłania się Artur Głowacki, kandydat na prezydenta miasta Rzeszowa. Strona www.prezydent1.pl. Jest oficjalnie na delegaturze jest wstawiona ta strona. Proszę pana, w tych 13 kandydatach, wczoraj jak spojrzałem, to tylko 10 komitetów ma strony internetowe. Moja była 8 zgłoszona. Bo ja nie bardzo rozumiem, o co chodzi. Tak, na stronie www.prezydent1.pl. No, właśnie sobie wszedłem na stronę właśnie, no i co? Tak, jest taki baner, że to są praktycznie tak, herb Rzeszowa, herb Polski, Warszawy i Tuczna, bo ja mieszkam koło Tuczna w miejscowości Piecnik i pod tym też jest zameldowany mój komitet, jako siedziba. No jest godło Polski, jest herb Rzeszowa. Tak, i żeby dosłownie... na tym banerze dać tylko nazwę mojej strony, nic więcej, bo każdy jak zobaczy, wejdzie na tą stronę, to będzie wiedział wszystko na temat mojego kandydowania, tam jest 100 chyba 6 filmów, jeszcze dzisiaj 30 dostawia mój informatyk, numer 2 z Warszawy i no. Znaczy, wie pan co, jeżeli chodzi o to, to ja mogę panu ten herb ściągnąć i godło i stawić, ale jaki baner, jakiej wielkości, o co chodzi w ogóle? No na pół strony, ja mówię... Muszę mieć konkretne dane po prostu, nie wiem, czy pan chce baner na internet u nas robić na stronie, czy pan chce robić do gazety, że tak powiem, reklamę, no nie wiem. No a jak miałby pan propozycję? Ja bym proponował ogólnie do gazety elektronicznej waszej, bo fajnie to wygląda, fajnie robicie. Czyli na stronę internetową tak pan chciałby, tak? No teraz wie pan, każdy siedzi w internecie, bo jak te gazety są i tak drogie i tak, i niewiele kto kupuje, no to... No chyba... dobrze, no tylko mówię, teraz pytanie, jaka wielkość banera? Bo to też ważne jest. No, może pan różne wielkości zrobić, że z przodu pan zrobi na pół strony, a z tyłu na przykład mniejszy. Nie, to u nas, jeżeli chodzi o stronę internetową, to mamy wymiary w pikselach po prostu. Jest taki baner, który jest na samej górze, tam ma chyba 750 pikseli na 100 pikseli. Albo jest baner, który jest umieszczony gdzieś tam wewnątrz strony i który ma wymiar 300x300 pikseli. Także no mówię, no może zrobić to i tak, tylko mówię, no. No to jakby pan mi wysłał na maila na przykład taką propozycję. Mamy dla pana propozycję baneru takiej wielkości, to kosztuje załóżmy 200 zł, a takiej to kosztuje 1500, nie? Bo ja nie wiem, jakie są ceny. No to jeżeli chodzi o cenę, to musi pan porozmawiać z tą koleżanką, z którą pan rozmawiał wcześniej, bo sobie ja się nie zajmuję, no. Nie zajmuję grafiką. Także no to mówię. Dobra, no to wiadomo, że ja będę z nią to pilotować i pieniądze wyślę na wasze czyli konto. Raz, żeby było jasne, czyli herb Rzeszowa po jednej stronie, godło polskie po drugiej i pana adres strony, tak? W środku, żeby był? Tak. I ewentualnie cienko napisane, ale cienko. Bezpartyjny kandydat na prezydenta Rzeszowa, bo ja jestem bezpartyjnym kandydatem. Ja nie jestem w żadnej partii ani stowarzyszeniu. Korona. Każdy by chciał tylko zakładać teraz koronę na twarz. Tylko, że ci koronowani w Warszawie nie chodzą bez masek, ale wszystkim każą nakazać. Nakazują noszenie tej korony, nie? Czyli maski. Tak jest. Czyli tak, no to dobra, no to jest...
Jeżeli coś takiego ma pójść, no to ja przygotuję, tylko muszę mieć zlecenie od dziewczyn tutaj po prostu, bo tak ja no. Tak na gębę nic nie robię, tak samo, mam zlecenie, robię. No nie, no jasne, no to, to w interesie i moim, i pana, i w ogóle wyborców Rzeszowa, nie? Czyli, pan, czyli robimy baner na internet w dwóch wersjach? Co pan powiedział? Zaproponujecie mi po prostu wymiary i jakie to są pieniądze, bo naprawdę na pieniądzach to ja się nie znam, nie? Znaczy, znam się na pieniądzach, ale nie wiem, ile kosztuje co i gdzie i jak. Dobra. No, i okay. Będziemy działać, nie? No bo... dobra, to ja mniej więcej wiem, co chodzi, także oddaję telefon koleżance. Tak. Okej, to na razie pozdrawiam. No, na razie pozdrawiam. Halo, słucham. No, rozmawiałem z grafikiem, bardzo miły człowiek. Młody, konkretny, tak jak mój, ale niestety kontuzjowany. To czyli tak. On to ściągnie, pani przedstawi mi wymiary w pikselach, powie jaka jest cena, wtedy pani wpłacę na konto i będziemy działać. Walczymy o wolny Rzeszów, nie? I bezpartyjny Rzeszów, bez podziału. To nie tak działa, to po prostu musi mi pan jeszcze powiedzieć, która strona. Aha, na internet, tak? Dokładnie. Bo teraz wszystko działa... na stronę internetową. Tak, wydaje mi się, że to będzie najlepsze, ja wiem. A wie pani co... Nawet jeżeli na stronę internetową, to które to ma być, w którym miejscu? No właśnie, ja mówiłem informatykowi, grafikowi, że jakby pani mi zaproponowała na przykład, że tutaj wstawimy, to kosztuje tyle i tyle, tak, tyle pikseli. Ma pan teraz możliwość wejść na stronę internetową naszą? Nie. Ja bym jak pani mi napisze na maila, to wtedy ja wejdę i pani mi powie, tutaj kosztuje to tyle pikseli, na przykład 500 zł, tutaj 1500, bo ja nie znam się, jakie są ceny, nie? Dobra. Bo wie pan, to chodzi o to, że my mamy tutaj cennik reklam i jest wszystko opisane. Aha. No ale, no dobrze. A niech pani mi zrobi dwie propozycje, żeby nie komplikować. Dwie propozycje. Ale to i tak będę potrzebowała i tak jak mówiłam, i przedpłatę, i nie wiem, co tam jeszcze, bo wszystko ja to muszę zapytać naszego działu prawnego. Ale co ja tam wszystko... jeszcze, bo to ja nie decyduję. Rozumiem. Dział prawny zawsze jakieś problemy robi, ale ja... No wie pani, jak jest. Ja nawet teraz do Rzeczpospolitej dawałem zlecenie, to oni mi powiedzieli, jak będę zarejestrowany, to możemy rozmawiać. Ja im już, ale może pan nam kasę wysłać, 97 zł. Wysłałem im kasę, oni mówią, ale nie jest pan zarejestrowany jeszcze. Tak, bo wtedy nie byłem, ale wszystko było w toku, nie? Kasę już macie. Nie, to my panu odsyłamy. Odesłali mi kasę, tak? I stracili klienta. No przecież mogli to przytrzymać na przykład i co? Potem ponownie to robiłem, to już się nie odzywali mailowo, czyli wiadomo, że oni pracują dla rządowych. No nie oszukujmy się. Nie ma z kim rozmawiać po prostu. Jedynie to mówiłem o was i jeszcze jest taki dziennik chyba telewizyjny, jak to było, Nowiny 24, ale oni cały czas kręcą o tym, o Braunie i praktycznie też się nie mogę do nich dostać. Rozumiem. No. Mówiłem, że mam przeznaczone na to dużą kwotę, bo tam jest też na mojej stronie, jakie kwoty przeznaczam na ten start, to w ogóle zlewka, nie? Naprawdę zlewka. Niech pani mi wierzy na słowo. To jest masakra, dobrze. Nie? To będziemy w kontakcie w takim razie. No. Jak tylko grafik przygotuje projekt, to będziemy w kontakcie. Adres mailowy pani ma tam ze strony, bo tam jest Artur Glowacki, tak, 27 małpa@mail.pl. Telefon też. No. Dobrze. Telefon 661-03-48. No, dobrze. Super. No to fajnie. Dobrze, to będziemy w kontakcie. To wszystko się układa. W kontakcie. No to dziękuję. No, dziękuję również. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia.